W dzisiejszej Ewangelii słyszymy wezwanie ojca dwóch synów. Dziecko, idź i pracuj dzisiaj w mojej winnicy. To Bóg jest tym ojcem, a my jego wszystkimi dziećmi. I ci dwaj synowie nie tylko reprezentują dwa rodzaje ludzi, którzy pełnią lub też nie pełnią woli Bożej, ale też reprezentują dwie nasze wewnętrzne postawy. To w nas ci dwaj synowie pokazują te dwie strony naszego życia. A wszystko rozgrywa się o to, czy chcemy i czy pełnimy w naszym życiu wolę Ojca. Chciałbym dzisiaj zwrócić uwagę na to wezwanie. Dziecko, idź i dzisiaj pracuj w mojej winnicy. Winnicą Boga jest cały świat, a On nas wysyła, byśmy dzisiaj w tej Jego winnicy pracowali. Na to, co chciałbym jeszcze zwrócić uwagę, to jest słowo idź, które można równie dobrze przetłumaczyć jak na słowo odejdź. Odejdź dzisiaj i pracuj w mojej winnicy. Żeby dotrzeć do winnicy, synowie musieli opuścić dom ojca. Dom, w którym się dobrze czuli, w którym wszystko mieli zapewnione, w którym niczego im nie brakowało. Musieli to przyjazne, miłe, ciepłe środowisko, dom zostawić, by iść i pracować. Jeszcze jedno ważne słowo. Dzisiaj. Kochani, zastanówmy się, do czego dzisiaj Bóg mnie wzywa? Co mam zostawić? Co opuścić? Skąd mam odejść, by pracować dzisiaj w Jego winnicy? Na tym właśnie polega pełnienie woli Bożej. Na szukaniu jej dzisiaj, tu i teraz, a także czasem na tym, że muszę zostawić miejsce miłe, przyjemne, ciepłe, zaryzykować i iść pracować do Jego winnicy. Każdy z nas ma taką winnicę. Co nią jest? I co ja muszę zostawić? Co muszę opuścić? Gdzie mnie posyła Bóg?